Jestem Basia Strojnowska i jak pewnie niektórzy wiedzą, nie jestem ani doktorem informatyki, ani biotechnologii, ani biologii. I spróbuję wam powiedzieć, dlaczego to jest bardzo, bardzo źle. Jeszcze a propos nieśmiertelności. Tą ideą zaraził mnie mój przyjaciel wiosną tego roku. Jakoś tak, nie wiem, rozmawialiśmy o błędach życiowych czy jakichś takich sprawach. I on mi powiedział o czymś takim, że na dzień dzisiejszy medycyna przeciwstarzeniowa jest na takim etapie, że nawet bez wchodzenia w temat genetyki, telomerów i różnych takich cudów, za pomocą samej diety, treningu i w miarę kontrolowania swoich hormonów można już spokojnie przedłużyć życie tam o 30% czy coś. Przy średniej życia w Polsce 80 lat, 30% to nam daje 204 lata. 204 lata to wystarczająco, by skończyć jakieś dobre studia, więc nie jest źle. Tak, znaczy zależy od gustu, ale okej. Dobra, miałam też takie szczęście, że jesienią tego roku miałam szansę się pojawić w Stanach i trafić na całkiem fajną konferencję organizowaną przez Life Technologies. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale to, co tutaj wam próbuję pokazać, to jest autobus Ion Torrent. W tym autobusie mieści się pełen sprzęt, który jest potrzebny do sekwencjonowania ludzkiego genomu. Tak małym laboratorium. Oni mieszczą oprócz tak małego pomieszczenia, nawet oprócz tego pomieszczenie na imprezowe z lodówką, siedzeniami i w ogóle całą masą fajnych rzeczy. Nawet spotkałam tam jednego dość niezłego startupowca, który był niestety zbyt duży, żeby się mieścić w tym autobusie. Ale jakby cała konstrukcja potrzebna do tego, żeby zczytać pełną informację na temat człowieka, mieści się obecnie w takim autobusie, od biblioteki po komputer, który przetwarza to wszystko. Komputer nie jest większy od zwykłego domowego peceta. Amerykanie mają autobus, a Europejczycy mają Volkswagena Mini. I to jest coś, co w dzisiejszych czasach jest, funkcjonuje, istnieje, można tego dotknąć, zobaczyć, użyć tego. Myśmy się pojawili na tej konferencji z okazji tego, że oni akurat, Life Technologies reklamowało swój produkt, który się nazywa Proton. To jest takie urządzenie, które już powoli zbliża się do sekwencjonowania genomu za cenę około 1000 dolarów, co jest niemałym wyczynem, jeśli chodzi o historię ludzkości. Jakby wracając do historii, pewnie dla wielu jest to oczywistość, w 2001 roku udało się po raz pierwszy sekwencjonować w pełni ludzki genom i to kosztowało wtedy chyba 100 milionów dolarów, tak? I zajęło 20 lat. W ciągu kolejnych 11 lat ta cena spadła do właśnie kwot rzędu 1000 dolarów. Oczywiście nie każde laboratorium obecnie ma taki proton. Tak naprawdę, jeśli się mieszka w Stanach, wie się, do kogo pójść, ma się odpowiednie finansowanie i ma się na przykład raka, to żeby zrobić pełne badania, które są potrzebne, żeby w ogóle wiedzieć, co tam w środku w tobie siedzi, to jednak trzeba wydać 25 tysięcy z grubsza, nie 1000, ale dążymy w kierunku 1000 dolarów za genom. No i słuchajcie, jest sobie ten człowiek, myślę, że sporo będę o nim dzisiaj mówić, bo to jest Craig Venter, między innymi założyciel Venter Institute, który był pierwszym prywatnie zczytanym człowiekiem. To znaczy jego instytut zorganizował właśnie czytanie i tak naprawdę publikacja ze zczytanym genomem Ventera ukazała się chyba albo tego samego dnia, w każdym razie równocześnie z publikacją badań rządowych właśnie w 2001 roku. Także nieźle ich zrobił. I 9 lat później, w 2010 roku, Instytut Ventera zbudował pierwszą sztuczną komórkę. Czyli, no pewnie o tym wiecie, mamy w tym momencie od 2 lat na świecie stworzenie, które nie urodziło się samo, nie zostało
nie wzięło się z normalnego procesu dzielenia komórek, tylko zostało stworzone przez człowieka, zostało stworzone, napisane przez komputer. No, czyli jednym słowem, żyjemy w świecie, w którym kod, w którym my jesteśmy napisani, nie Facebook, Twitter i tak dalej, tylko my, moje ręce, nogi i tak dalej. No, ludzie już ten kod czytają i w nim piszą. To jest, no, dość niebagatelna sprawa. Właśnie jest taka anegdotka, Wenter spytany przez dziennikarzy jakoś tak w tym roku, co tam słychać u naszej pierwszej sztucznej komórki. Powiedział, że leży sobie w lodówce i można do niej napisać maila. Jeśli ktoś wie, jak zdekodować, ma w swoim DNA zapisany adres mailowy i że jak do tej pory tam 50 naukowcom się udało to zdekodować i napisać maila na ten adres. Z fajnych rzeczy ten sam instytut zorganizował od 2003 roku do 2010 dwie wyprawy, które polegały na zbieraniu próbek z różnych miejsc świata. I to nie były tylko wyprawy morskie, to znaczy te próbki były zbierane z wody, z ziemi, z dość dużej głębokości, tam paru kilometrów pod ziemią, z dość dużej wysokości, chyba do 10 kilometrów nad ziemią, także ze stacji orbitalnej. Zbierali sobie próbki, no i tam sekwencjonowali, co tam znaleźli, za pomocą... nie pamiętam, której technologii, ale to nie jest aż tak istotne. Istotne jest to, że z jednej takiej próbki z Bermudów, potrafili wyciągnąć chyba 1800 nowych gatunków, nigdy wcześniej nieopisanych, nie mówiąc już o ilości nowego materiału genetycznego, który w ten sposób znajdowali. Czyli jednym słowem dowiadujemy się, jakby bazując na tych metodach, że no to, co widzieliśmy wcześniej na temat życia na Ziemi, to jest trochę no, słabe. Że tak naprawdę dopiero teraz powinniśmy zacząć pisać biologię zupełnie od początku. I co? To jest tekst z artykułu chyba sprzed tygodnia, kiedy Wenter był na konferencji Atlantic Pacific. Mówił na temat jakby konsekwencji tego, że możemy czytać i drukować żywe stworzenia. Mówił o takim zastosowaniu, że w takim razie, jeżeli na przykład mamy do czynienia z epidemią i borykamy się z jakimś wirusem, to możemy faktycznie takiego wirusa przesłać przez internet. No nie musimy brać próbki i wieść jej fizycznie z jednego miejsca świata do drugiego, tylko możemy go sobie sekwencjonować, przesłać przez internet i wydrukować na drugim końcu. No, tak się zastanawiałam, po co drukować, skoro już mamy całą informację o nim, ale żeby przeprowadzać różne eksperymenty czy coś, być może jest to wartościowe. Tak czy owak, to jakby powinno zwrócić naszą uwagę na taki prosty fakt, że hej, są ludzie, którzy czytają i piszą w języku, w którym my jesteśmy napisani i czytają i piszą epidemie, które nas dotyczą. No to jest coś, nawet jeżeli ktoś jest hipisem i chce się odciąć i od dróg, i od prądu, i od internetu, no to od epidemii niestety się nie odetnie, bo to jest trochę silniejsze od nas. Rynek. To jest fascynująca sprawa. Z tym, że to... Że badania nad genetyką troszeczkę wyprzedzają prawo Mura. To, że nawet te półki są jakby zrobione przez nich, one też są open source'owe, to nie są kupione w sklepie gotowe półki, tylko są zrobione. I chodzi o to, że całe założenie takiego laboratorium jest to, jak zrobić laboratorium, żeby było tanie, żeby było dostępne, żeby tak naprawdę każdy mógł sobie coś takiego zrobić. No i akurat PyCuris założyło sobie profil na Kickstarter, zebrali odpowiednią kwotę, żeby w ogóle to zacząć i zaczęli kompletować sprzęt. No i to jest właśnie jeden z pasjonujących w ogóle przykładów, to jest PCR machine, czyli takie ksero do DNA, które normalnie kosztuje około 30 tysięcy. Ostatnio podobno pojawiła się super tania wersja za $13 000. A
no, pojawili się tacy goście, którzy zrobili wersję open source'ową, którą można kupić za niecałe $600. Chyba, że ktoś chce ściągnąć gotowe części i sobie samemu skonstruować, to też jest możliwe i wychodzi nawet jeszcze taniej. Podobnie można sobie wydrukować na drukarkach 3D wirówkę do sedymentacji. Tu jest właśnie gość opowiadający o tym. Podobnie można sobie skonstruować drukarkę do drukowania żywych komórek z części normalnej drukarki. To jest tutaj, tu i tu. Widzimy, to są bakterie coli, które świecą. Bakterie coli z natury nie świecą, te akurat są zhakowane, ponieważ mają w sobie gen wzięty z meduzy. I to już jest inżynieria genetyczna, robiona tak bardzo chałupniczą metodą. Już kończę. A to jest 8-letnia dziewczynka, która to robi. A właściwie pokazuje starszym kolegom, jak to zrobić. I we mnie się rodzi taka refleksja. Dobra, kim ta dziewczynka będzie za 20 lat? Jeżeli ona dzisiaj robi inżynierię genetyczną. I czy na pytanie, kim chce zostać w przyszłości, odpowie, że modelką. Jak moje koleżanki, kiedy miały 8 lat. Może zostać terrorystką. Tak, tak, tak. To jest nie bez znaczenia. No i co z tego? No tylko tyle, że mamy ludzi, którzy piszą w kodzie, w którym my jesteśmy i tylko od nas zależy, czy chcemy w tym uczestniczyć, czy nie. Dobra, koniec.